dobry. Dzień dobry. Dzisiaj przeniesiemy się do lasu. Jakie dźwięki możemy słuchać w lesie? I chciałabym, żeby każdy wydał jakiś teraz dźwięk. Zaczyna Dominika. Teraz dowiemy się, jakie jeszcze zwierzątka żyją w lesie i pójdziemy szukać tych zwierząt po ich tropach. Podzielimy się na grupy. To ma niebieską. Będziecie szukać śladów takiego oto zwierzątka. Żółte, żółte do mnie. Maszerujecie, szukacie zwierzątek. Decydując się na ten scenariusz, brałam pod uwagę żywiołowość dzieciaków i właśnie dlatego wzięłam taki scenariusz, który przewidywał dużo form ruchowych. Tutaj miałam o tyle dobrze, że miałam do dyspozycji całą szkołę. To musi być dużo większa przestrzeń niż przestrzeń samej biblioteki. Każdy znalazł swoje zwierzę? Tak! Pierwsza grupa, jakie znalazła zwierzątko? Jaki miała trop? Zająca. Zająca. I pokażcie, jaki był trop zająca. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jednym z tych zwierzaczków, które tropiliśmy. Zgadnijcie, o którym? Wilku! Tak, o wilku! Mam tutaj dla was taką fajną książeczkę pod tytułem Szarka. Książeczka jest o dziewczynce, która wyjechała na ferie zimowe do swojej babci na wieś. Pierwszego wieczoru pojawił się pewien pan, który wyłożył worek i z tego worka wyszedł mały, szary piesek. O dalszych losach sobie poczytamy, jak sobie wypożyczycie książeczkę. A teraz powiedzcie mi jeszcze, co wiecie o wilkach? Gdzie żyją wilki? W lesie! W lesie. Mhm. Czy w naszym lesie też żyją wilki? Nie. Chyba nie. I teraz zrobimy taką jedną zabawę wilków. To będzie na razie ogonek wilka, dobra? Proszę bardzo, każdy dostaje. Wilki bawią się teraz łapanego. Wyrywamy ogonki. Liczymy swoje wilki. Ogonki. Ja mam 2, 3, 4. Brawo! Wilki, teraz nas czeka trudniejsze zadanie. Każdy dostaje skarpetkę. Pokażę wam, jak wykonamy wilka. Okazało się, że największą trudność, tak mi się wydaje, było tworzenie tej pacynki ze skarpetki. Bo jednak wymagało to jakichś tam zdolności manualnych, zwłaszcza, że jedna ręka była zajęta. Nie, bardzo dobre uszy. Od początku, kiedy zobaczyłam scenariusz, to było dla mnie jasne, że nie będę w stanie utrzymać uważności dzieciaków przez tak długi czas. Skracałam wszystkie elementy. Były zaplanowane dwie przerwy, ja zrobiłam jedną przerwę i uważam, że tak jest okej. Dzieciaki bardzo szybko się zregenerowały, po 5-10 minutach przyleciały i one już pracowały dalej. Naszym zadaniem jest zrobić taką dekorację, żeby było wiadomo, jaka jest w danym momencie pora roku. Macie narysować las jesienią, tak? Wzbogaciłam też właśnie to ozdabianie tego pudła. Uważałam, że malowanie zajmie ich uwagę i będzie dla nich fajne. I tak wydaje mi się, że tak było. Dobra, ostatnie ruchy pędzla. Wieszamy. Bierzemy swoje wilki. Ucho spadło, poprawimy ucho. Zagramy teraz te 4 pory roku. Jak będę uderzać tak w bębenek, to wilki chodzą, chodzą, chodzą. Jak przestanę bębnić, to wilki podchodzą do najbliższego wilka, jakiego mają koło siebie i rozmawiają ze sobą. Jak usłyszycie taki dźwięk, to wszystkie wilki idą spać. Uwaga! Chodzimy, chodzimy, chodzimy. Bardzo dużą frajdę myślę, że sprawiło im tworzenie tej scenografii. No i zajęcia ruchowe, wycie, skakanie, kiedy one już nie były ucieszane, że cicho i słuchajcie, tylko po prostu możecie dać czadu. Fajnym tutaj momentem jest takie wyciszenie tym dzwoneczkiem, kiedy wilki usypiają z takiego maksymalnego chaosu i tutaj fajnie było widać, że dzieciaki od razu to łapały. Po prostu bardzo szybko, słysząc dzwoneczek, była błyskawicznie cisza. To mnie też zaskoczyło, bo myślałam, że będzie dużo trudniej je wyciszyć. Na koniec proszę, wyznaczę jedną osobę, która zacznie głośno wyć i wszyscy po kolei będą się dołączać do wycia. Wiktoria się pierwsza zgłosiła. Jedno wycie! Super, brawo! Po
czytamy o tym, jakie przygody Szarka miała w domu Gabrysi. Po obiedzie Gabrysi zamknęły się oczy. Wtedy Szarka wyrwała jej się wzrok. Teraz jesteśmy znowu wilczym stadem, tym, do którego wróciła Szarka, dobra? I stado się pyta, co się działo po drodze. I spróbujemy sobie wymyśleć, co Szarka mogła im opowiadać. Wykopałam wielką dziurę na przykład. Chciałam na środku kuchni. Chciałam zostać tutaj, ale Gabrysia tego by nie zrozumiała. Na koniec spróbujemy wymyśleć tytuł dla tego całego przedstawienia, które tu się dzisiaj zadziało, tak? Kto ma pomysł? Przygoda tej dziewczynki. Przygoda Gabrysi, tak? Mhm. No. Gabrysia i jej przygody. Gabrysia i jej przygody, super. Słuchajcie, i chyba zostaniemy przy tym Gabrysia i jej przygody. To będzie zawierało, wydaje mi się, wszystkie elementy naszej zabawy. Dzisiaj wam wszystkim bardzo dziękujemy za te zajęcia. Te zajęcia na pewno przyczynią się do tego, że dzieciaki będą czytały i to było widać. Dzieciaki bardzo entuzjastycznie już natychmiast sobie chciały wyrywać tą książeczkę i ustalały kolejność, kto będzie kiedy ją czytał. Wydaje mi się, że są to bardzo atrakcyjne formy, właśnie takie zachęcające do czytania, ponieważ dzieciaki tworząc coś, same się nakręcają, szukają dalszego ciągu, chcą zobaczyć, co się będzie działo dalej i ja jestem naprawdę przekonana, że one sięgną po tą książkę. Dzień!